Halo, halo, czy to działa? Kurde, popsułem. Nie działa, działa, nie działa, działa, nagrywa się z. Działa! Dzień dobry, siema ludziom z tej kanal Kanał ten, co zawsze. Kiedyś byłem Starcraft, teraz jestem Studio. Jak to tam jest, bez znaczenia. Witam Was serdecznie na moim kanale. Kolejny odcinek zrobionego przedszkola, bo jestem Wam niewinny. Je winny. Jeszcze trzy odcinki, no z tym łącznie trzy, czyli jak ten nagram, to jeszcze będą dwa. Proszę Państwa, prawda? Pytanie było takie, ostatnio padło: Pytanko, Emil, gdzie Ty jesteś? Czemu Ciebie nie ma? Czemu nie nagrywasz? Czemu mało streamujesz? No nie wszyscy śledzą moje social media. I nie wszyscy wiedzą, że emigrowało mi się za granicę, i Streamy oraz YouTube to jest tylko taki mały dodatek. Ehm, no właśnie, dokładnie, tak to wygląda. A jestem właśnie tutaj, do góry nogami, przewrócony z jakiegoś dziwnego powodu. Weźmy flipnijmy nie w tą stronę, to trzeba, flipnąłem weźmy flipnijmy w jeszcze jedną stronę i jest teraz jestem tylko w 4K z jakiegoś dziwnego powodu mogę się zmniejszyć jestem proszę państwa o tutaj się na chwileczkę pokażę o mamy proxy. po prawej stronie mamy proxy saltminera tran contra protos o jestem tutaj jestem ubrany w twitchową bluzę bo pracuję dla twitcha w londyńskiej siedzibie czy było fajnie za mną jest toster siedzę aktualnie w małej zimnej kanciapie drewutni jak to jak zwał tak zwał ponieważ mamy małe mieszkanie i to jest pewnego rodzaju problem dla nas, ale już komerkę wyłączmy e, i tylko tutaj było miejsce tak naprawdę na moją e, na miejsce dla mnie, żeby strzymać. jest ekspansja postawiona skauta nie było, więc skauta nie ma, w takim wypadku tutaj wszystko wygląda w miarę normalnie e, brakuje mi troszeczkę orbitala, ale to już tam szczegół no, i pracuje sobie człowiek ciężko, z domu, przez covid jej, jak fajnie, no nie, nie do końca nie wychodzi prawie nigdzie. Bunkier jest już stawiany. Jest już bunkier stawiany, jak najbardziej. I tak to się żyje, no, więc pracuję dla supportu polskiego w Twitchu, zajmuję się, inaczej, support jest międzynarodowy, ale ja zajmuję się polskimi sprawami, więc jeżeli napiszecie do supportu w języku polskim, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to ja odpowiem na to, chyba, że na przykład będę miał urlop albo inne cholerstwo. Dobra, proszę Państwa, próba wyjeżdża, żeby postawić Pajlonika, postawiła Pajlonika, jedzie na że tam czegoś nie ma, a tu, proszę bardzo, jest. Tu jest Reaper i Marinesy zakolejkowane. Pylon przestawiony w inne miejsce, trochę niż bliżej. Dobra, pierwszy stalk już jest chroną bustowany. No i teraz proszę bardzo, jak tu próbuje się rzucić na przeciwnika, A, jak tam ten rzut. Rzut powoli jakoś tam. Dlatego nie przez przeszkole to są gry raczej dziwne i po dziwnej treści, tak zwane gry dziwnej treści, zobaczymy ile jednostek uda się tutaj zabić. Już jest Stalk, więc trzeba by się wycofać. Tak to jest. przypominam, że na dole jest bunkier. Pięknie, można to ostrzeliwać, wszystko wspaniale, no i teraz te, ten stalk to powinien gdzieś tutaj pokrążyć bo i um, ubić jak najszybciej kolejne scv moim zdaniem, ale to tam z czego dobra już jest ubijanie scv proszę bardzo, coś bardzo się ciekawego dzieje, na razie nie, 300 coś tam minerałów w banku, troszeczkę późno postawione shield battery, jedno u góry, jeden więc zaraz będzie się ratował, jest shield battery, tak, tak, pięknie. Więc bardzo ważne, żeby ten bunkier nie skończył się zrobić, bo jeżeli drugi bunkier się skończy robić, to będzie przypał Kolejny shield battery, jedno, drugie. Atakujesz, o próba zabicia Marinesa nie do końca się udało, próba zabicia SCV-ki i to się nie uda, zabraknie jednego strzału. Nie wiem czy, no biegnij na dół, biegnij, zabij tą scv kill that. o nie, zabił scv -ki. Ta, nie zabicie SCV-ki. Jest z natury rzeczy złym pomysłem. A jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego byłem tak dziwnie ubrany jak Hugh Hefner. Twitcha, główny powód jest taki, yy, proszę Państwa, że jest tu yy, i jest zimno. Na dworze mamy aktualnie 10 stopni 10-12 stopni. W środku jest mniej więcej to samo. Ogrzewania za bardzo nie ma. To jest drewniana konstrukcja, która nie jest ocieplona w żaden sposób. Jakiś tam grzejnik mamy, no ale no nie będę grzać, bo z tym razem, jak grzaliśmy, to w. Yy, Widzimy rachunek za prąd, bo prądem grzyjemy, wyniósł nas 100 coś funtów, a dla to wynosi nas 35 funtów, więc e, e, cebula. Nie, no, nie opłaca się po prostu grzać. Nie chcę nic mówić, ale ta ekspansja chyba za chwileczkę będzie zniszczona. E, Robotik widzę, postawiony przy okazji. Czekasz mu to się spali, tak? No to nie jest dobry pomysł. Czekanie, aż mu się bunkier spali, bo ta ekspo długo nie pożyje. No i teraz proszę Państwa, podejść i ubić jak najwięcej tych jednostek żyjących. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ekspansję. Tak, to by było naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o EXP. pozostała została zniszczona, cztery stalki, tutaj no trochę marynców jest, energii niestety na tym Shield Battery jednym i drugim za bardzo nie ma. Nie wiem po co tak podchodził, nie lepiej by było zobaczyć jakiegoś Immortala, ale dobra. Przypomnę, że mamy 4,50 dopiero, więc tak dosyć wcześnie, ojojojojojoj, oj, 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 energia coś gdzieś tam była. No i teraz można wrócić, poganiać się z przeciwnikiem, ale straci jeszcze jedno Shield Battery, co tak było średnio dobrym pomysłem. Um, może tak dwa kroki do przodu zamiast do tyłu. A, jeszcze zaatakujemy. Ka mm, plates. Unbuildable Plates zostały zaatakowane. To chyba też nie był najlepszy pomysł. No i zobaczmy teraz straty. 1000 minerałów, 200 gazu, 800 minerałów, 100 gazu. Byłoby pięknie. O! O, jest ekspansja, tego wszystkiego mamy eBay, co jest Siege Tanki, będziemy mieli pewnie Kamperskiego. mecha, ekspansja postawiona z bożku przez Marcel Davis, bardzo ładnie, to jest moment, w którym chyba byłoby bardzo fajnie przyspieszyć. O, mała ciekawostka, o, otóż straciłem partnera na YouTubie, jestem, mam konto bezpartnerowe, a dlaczego? Bo miałem podpisaną umowę z polską siecią partnerską, z LiveTube i jako, że jestem w Anglii, mam już tutaj wszelkie... Rodzaju rozliczenia angielskie, postanowiłem, że i będzie planetarka, żeby się bronić przed podatkami e, morawieckiego, A tak naprawdę, żebym po prostu nie miał żadnych kontaktów e, finansowych już z e, Polską, żebym nie musiał się bawić z urzędem skarbowym. Urzędy skarbowe to jest zło. Więc rozwiązałem umowę i co ciekawe, myślałem, że będę w każdej chwili po taki zwykły partner YouTube'owy, ale okazuje się, że tak mało nagrywałem przez ostatnie lata. Że mam za przez ostatni rok, że mam za małą ilość wideogodzin obejrzanych. Brakuje mi około 270 wideogodzin, więc jakby ktoś chciał jeszcze obejrzeć inne materiały, byłoby fajnie. No, rzućmy prosto pod scichanga, to na pewno się dobrze skończy. S Chang rozstawione, dwójka zlotów, teraz wyślij te zloty pros... O to jest adepka, przepraszam najmocniej, a nie złote. dobra, idzie tam, próbuję podejść. Przedstań trochę bliżej dwa kroki do przodu, dwa kroki do przodu! Boże, jedyny zablokował się zamiast... A, tam jeszcze był... No tak. Zapomniałem, tam jest jeszcze jeden Tank, więc tak nie do końca zadziałało, ale to jest pięknie, ładnie ustawione. Może udawać mu się nawet zniszczyć małe co nieco. Już się Immortal pojawił. Raxów nie rozwali, bo po co? Niszczenie Raxów jest dla słabych. No i teraz oczywiście mikro... Bo jest taki, e, Starcraft Master, Mikro Master, chyba takie mapy się nazywały, gdzie miałeś jednego Medivaka i Sitch Tanka i musiałeś walczyć przeciwko dwóm Stalkom. I trzeba było tak Poddejm poddejmować i zdejmować, podejmować i zdejmować. O tak. Pamiętam, że była jedna misja, której nie dałem rady zrobić. Nie umiałem kiełować. Co się dzieje? Synch są dalej tworzone. Tutaj lekko zablokował produkcję tego. No dobra, pierwsze synch już są ustawione. Po drugiej stronie widzę, że pojawia się Robotik bay. Immortale. Teraz im więcej tych Immortali było, tym lepiej. Ale panowie postanowili troszeczkę zwolnić. Tej stępem, ale nie, coś jest po lewej stronie, próba tej zaatakowania. No, tak średnio to wyjdzie pięknie. poleciał jeszcze pod drugiego, zamiast go pod jednym postać, ale to już szczegół. I tu jest pięknie obronione. Chciałem zauważyć, że jedno oreko, albo ładnie, pięknie eko rozwaliło, ale po co się o tym przejmować, prawda? Nie ma czemu. A co tam u Was, słuchajcie, ja powiedziałem co u mnie, a co tam u Was? Co? Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi w tym chorym chorym, chorym świecie, aktualnie. Dobra, zobaczmy, coś ciekawego się będzie działo. Gdzieś skanik rzucony, proszę bardzo. Śliczny, piękny. Zwiększmy troszeczkę prędkość, bo widzę, że to się nic ciekawego dalej nie dzieje. I o, cicho, coś się będzie działo. Stalki będzie chciał znowu zrzucić. To na pewno będzie dobry pomysł, bo coś złego mogłoby się wydarzyć z zrzucaniu stalków. Miał Immortale, nie lepiej było War Prismem i Immortalami tutaj podlecieć. Nie byłoby przyjemniej, nie byłoby zabawniej. Na razie obs pilnuje całej tej zabawy. Widzi, że kolejnej bazy nie ma, więc coraz większa, większa, większa ilość tych e, w, w siege tanku, Więc nic tylko czekać, proszę Państwa, na. Na co? W sumie, gdzie ty lecisz tymi raksami skautować? No, gdzie ty lecisz nimi? To kolejny sobie chociaż tej faktorki, byśmy jak i więcej. E, no, to nie będzie czterech pancernych, tylko tych pancernych będziemy mieli dziewięciu pancernych i pięciu marinesów. Armia wychodzi, protosto to widzi obserwerem. Już tu bardzo ładnie, pięknie, teraz będzie mu rozwalał to armię przy użyciu Warprisma i dysruptor. W sumie ciekawe, czy da radę coś tutaj zrobić. Jakby dorwał go dobrze nieustawionego, to przecież te dysruptory mogłyby tej miazgę zrobić. Całą armię rozwalić. Oczywiście. O, o, o. Jest jeden, jest drugi, szczegół. Jeden uderzył, drugi nawet nie był blisko, więc trochę tej rannych jednostek jest. Zauważmy, że ekspansja z przodu wystawiona. Byłoby pewnie fajnie wyjść i przywitać się z nimi, zanim będą rozstawione, ale to już szczegół. Nie, lepiej było poczekać, aż będzie rozstawione. Mhm. Czekanie, aż będzie rozstawione, jest bardzo nie bardzo pomysłem, ja bym na przykład tutaj rozstawił o i jeszcze dwa cyklony, żeby to nie było tak miło i przyjemnie, zobaczmy, dystryptor nic na zniszczonego tutaj na koncie nie ma próba podejścia, no i jak to będzie wyglądało 48 do 38 w harwesterach na przykład możemy tutaj rzucić innego dystryptora, żeby nikt własnej jednostki atakował ale nie, lepiej rzucić tak gdzieś na środek i dać się zabić immortale z boku podchodzą, dystryptor podleciał, chyba nie do końca trafił, dwie jednostki i będziemy mieli warpizma zniszczonego za sekundę przez cyklona, no pięknie Very mucios, very bardzo ładnie, tu w końcu udało się jakoś trafić i walka 1 na jednego. pięknie ubite, więc Marcel pisze hashtag GG, przeciwnik pisze GG, co to już koniec, to miało być miłe, fajne, długie i przyjemne, z zwrotami akcji, halo, czuję się oszukany, nie, cicho, jednak jeszcze nie kończą, ani jeden, ani drugi, e... APM -y cały czas leczą aha, to był hashtag GG, że możesz pisać już GG, tak? No proszę bardzo, zwiększmy sobie troszeczkę prędkość tutaj, ogólnie rzecz mówiąc, jak patrzę na Protosa, to on Protos ma tak lepszą armię, lepsze eko, upgrade'y lecą, wszystko mucio z To jest pięknie, czwarta baza dostawiona, Teraz zauważmy leci cały czas sobie grzecznie tylko na dwóch, nie myśli o jakiejś, no trzecia niby jest gdzieś tam robiona. Eee, a w międzyczasie ja tutaj widzę Fusion Core i widzę podwójny Starport i widzę Techla. O mój Boże, jedyny. Czy on będzie grał Battle Cruisery? Czy on będzie grał Batki nam tutaj w tym wszystkim? Jest to bardzo prawdopodobne, ale tak naprawdę może tych batków nie dać. Zobacz, jak wygląda ta armia. Wystarczy ładnie, pięknie wjechać gdzieś tutaj w przeciwnika na tym, co ma i rozwalić. Nawet jak jest ta planetarka. Tak mi się wydaje. Armia rusza się, na razie nie. Zelot przechwycony, tej próba dorwania cyklonika nie udało się. Kili! Chciał, ale nie dał rady. No i dobra, czas na kolejną ekspansję. Pamiętajmy o jednej prostej rzeczy, że przecinik tutaj nie ma Orbitala. A, no, tu ma energię na Orbitala. Ma tylko jednego Orbitala, więc ma troszeczkę mało mułu, więc jego wydobycie najprawdopodobniej nie szaleje tutaj. No oczywiście, że nie cały czas jest w plecy, no ale tutaj... Przeciwnik ładnie, pięknie zeloty w sam raz, żeby otoczyć planetarkę i wszystko to stracić. Są sztanki porozstawiane w dobrych miejscach. Kolejna expo planetarka raz jeszcze. No ale bądźmy sobie szczerzy 70 do 45. Jeżeli Protoss nie, nie dostanie laga mózgu i nie zacznie się zastanawiać 10 70 milionów sasinowe, to powinien mieć wygraną. Op! No nie bardzo tutaj. Nie wiem, czemu rzuca to trzy razy pod rząd, ale to spoko. No i dobra, zaczynam Pojedyncza mina troszeczkę tutaj raniła. Szczerze powiedziawszy, te zeloty to tak z lekka przestały istnieć i doszedł do wniosku, że zaatakuje samymi zelotami, tak? Nie zaatakuje całą armią, nie zaatakuje wszystkim, co miał, tylko zaatakuje samymi zelotami, bo... Zaczął myśleć, gdzie są moje, gdzie są moje 70 milionów. No cóż... Yy... Nie do końca to wyszło, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czemu zatokował tylko Zetami, zamiast zatokować wszystkim, co ma. Rozwalić syszczanki, rozwalić. No, rozwaliłby tą armię, ma... Miał dwa Immortale, Archon, więc z ascefaki porozwalał, wszystko by padło. A w międzyczasie 4-4-4-4-4 cztery, 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 cztery cyklony jadą. No, nie mówcie mi, że rozwali, mu po prostu podjedzie mu pod EXP z czterema cyklonami i mu ją rozwa. Za EXP za widzę, tutaj leci, tylko że. Tak, natural za chwileczkę będzie zniszczone. Jeszcze to jest super od odpolona, żeby ratować. Nie udało się. Nie uratował. Expa się trzyma podejście z boku. Destruktory! SCV przeżyły! No i teraz co będzie z tą walką? Dobra, nic tylko rozwalić planetarkę. Okej, okay, rozwalić planetarkę. Rozwalić planetarkę i się... W... WTF! Czemu on nie rozwalił tej planetarki? Czemu on nie rozwalił SCV? -ek? Czemu nie to? To jest niby tylko 5 jednostek, co chciałbym przy okazji zauważyć, więc nie jest źle. Plantarka nie jest zniszczona, mamy jeszcze jedną plantarkę z boczku, tutaj 1 kill. No, Expa padła i teraz zobaczmy, jak wygląda wydobycie. Spadło. No, Protos y, zaczął robić bardzo fajną rzecz w postaci karierów, bo kariery, dobra rzecz. Jak chciałbym zauważyć, że 4 Battlecruisery właśnie wskoczyły pod jedną z baz, żeby je rozwalić, i tak też się stało. Więc cztery batki zrobiły Myk. Nie wiem, te cztery batki tutaj wskoczyły, nie rozwaliłbym całej armii, ale to szczegół. Tak trzeba rozwalić całe eko. Czy jest Yamato? Jest Yamato, no i teraz zaczynamy um, masakrować wydobycie przeciwnikowi. Hmm, jakiś recall pod tą bazę, średnio to zadziała. Ile tych harweserów zostało już zabitych? Eee, units lost. Da się to jakoś sprawdzić. Jest, 18. Pięknie, pięknie. Próba produkcji batków. Yamato gdzieś tutaj uderzy za chwileczkę. Raz uderzyło, drugi raz uderzyło. Trzeci raz. Ja ma to więc uderzyło pełnej linii, jak się tylko da. A Battle Cruiser po prostu sobie latają taką wycieczkę, prawda? Jako że trzeba, być, trzeba stać teraz bezpiecznie, bo jest COVID to z, zwiedzanie z autobusu tak zwanego. No i pięknie sobie tej zwiedzanie. Nie wiem, czy nie byłoby dobrze gdzieś już przeskakiwać. Oj, 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 jeden batek będzie zniszczony! Jak tak można było to zrobić? Przy okazji Zeloty uciekają, bo wszyscy wiemy doskonale, że to są potrzebne do obrony, przy czemuś takiemu. Bez lotów ani rusz, a co tam w produkcji? Kolejny pojedynczy battle cruiser. No bo tak nie chcę nie zmieniać, no nie, Saltminer powinien kolejne ich robić, robić, robić i robić. Ile się tylko da? Jest możliwość przeskoku i gdzie przeskoczy? Znowu do bazy mu wskoczył. Tak, co on chce tutaj zniszczyć? Oto jest dobre pytanie. Podzieli jeszcze tej batki, żeby było trochę zabawniej. Pajlony rozwala. Resztę eko rozwala zeloty gonią, no, to jest myśl. Zelot... Zeloty się oglądały za bardzo Carbon animations i doszło do wniosku, że to będzie dobry pomysł tak atakować. Okay. a w ogóle jak upgrade y na tym cholerstwie? Żadnych. Chciałbym zauważyć, że teran jest bezupgrade'owy. Tyran doszedł do wniosku, że upgrade'y są dla słabych. Chciałbym zauważyć, że tutaj Yamato można jak najbardziej już odpalić. Czysto obrażeń zadane. Kolejnego do zniszczenia też przy użyciu Yamato. Nie ma przyjmowania na razie kolejnych baz. Te CV'ki się obijają, gazu nie wydobywa. To wszystko jest niepotrzebne. Jeszcze jeden batek skoczył gdzieś tam na bok, ale ten został e, zniszczony. No i dwa battlecruiser'y zrobione na raz. I aktualnie nie jestem pewny... Kto robi większego troła? Wydaje mi się, że Protos aktualnie bardziej tutaj trołuje, um, ale to niedługo zobaczymy. Heliony, żeby jeszcze wjechać, rozwalić eko. Pytanie: czy to są Blue Flame Heliony, czy nie? Tu nie ma. O, przepraszam najmocniej, pomyliłem się. Jednak Teran stro, Taki piękny troł ze strony tego Terana. Jezu, jaki piękny. W międzyczasie Heliony jeszcze tutaj będą chciały wjechać, eko rozwalić. O, pop, po, 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 Żeby to chociaż był jakiś blue flame, byłoby zabawem. To nie jest blue flame, to jest zwykły e, czerwony płomień. Z przeciwnikiem się jeszcze Gala i, gania i jeszcze jeden battlecruiser gdzieś tutaj wskoczył. Ogólnie w tym momencie biedny e, Protoss ma zbyt dużą ilość doznań sensorycznych. Z każdej strony coś gdzieś się dzieje. Rozwalamy Forge'a, bo to najwidoczniej jest dobry pomysł. Rozwalamy ekspansję, to byłby lepszy pomysł. Jak pan da bycie u tego 300 minerałów u protosa e, Ja nie wiem, czy teraz na przykład nie byłoby fajnie, gdyby sobie na przykład dostawił 10 tysięcy syć tanków i byłoby po problemie, ale najwidoczniej nie. I ja ma to prosto w. tak, to było piękne, więc może teraz sobie skakać Ważne, żeby jednak to nie potracił, żeby to gdzieś się tam schowało z tyłu. Wjazd jeszcze w. Ja nie wiem po co on to robi, bo tej eko nigdzie nie ma do wydobycia już. No, nie ma, ma, mało gazu. No, dobra, może dlatego to robić, bo mało gazu. Kolejne dwa Battlecruisery zaraz powinny się tutaj pojawić. Tu heliony jeszcze czekają. Czy jakieś wydobycie je, gdzieś jest? Jest 11 harvesterów. Ja bym tutaj na przykład myknął się teraz grzecznie do bazy swojej, ale to tam ja. Planetarka czeka, dwa syćczanki czekają. Więc jeżeli ktoś tutaj podejdzie, powinien być rozwolony 61 do 66. Ja dalej nie wiem co tutaj się dzieje. On po prostu czeka aż przeciwnik popełni błąd, jeszcze w skok Battle Cruiserem i jest tak zwane zaproszenie do tanga. Chodź, chodź, bo do tanga trzeba dwojga. Więc to jest mecz złego z gorszym. Jestem, nie jestem do końca pewien, który jest zły, który jest gorszy. Mam tutaj dylemat, próba zniszczenia planetarki przy użyciu stalków raczej się dobrze nie skończy, stalki wracają grzecznie do domu, yy, próbuję jeszcze mu forger rozwalić z jakiegoś powodu, dlaczego tego nie wiem, dobra, planetarka będzie zniszczona, coś tam planetarka sama z siebie zgarnie, no i tylko teraz pytanie, czy nie da się mi chcąco złapać, nie, a, czy coś słabo z tą naprawą i coraz więcej, więcej, więcej helionów, może ten batek to niech sobie tam przeskoczy gdzieś. Niech on sobie ucieknie, na przykład poganiać tą armię, jako że ta armia ma tylko i wyłącznie jednego Archona, który może z tym walczyć: Archon czy Batek? Archon czy Batek? Archon! Archon jednak to wszystko rozwalił. Ja nie wiem, co tu się aktualnie w tym momencie działo: Batek sobie gdzieś tam grzecznie stał. Ekspansja jedna zniszczona. Przypomnę, że tutaj jeszcze jedna gdzieś zwisa. Próba zniszczenia Eksp przy użyciu Helionów. No. Nie żebym coś marudził, ale ta ciężka sprawa będzie. E, na dole... Ojojojoj, jo, ładnie tutaj poobrywał matkę i wyłącznie jednego dysruptora. Co tu się dzieje? Dobra, jedna ekspo będzie zniszczona, walka ze stalkami przy użyciu helionów tak średnio wygląda. 0,0 e, i 95 minerałów w banku. To jest trochę mało. Proszę Państwa, to jest trochę mało. Teran coś tam wydobywa, niewiele to niewiele, ale zawsze to jest. Energię ma, mógłby rzucić byłoby dużo muthów, i wydobyciem mu poszło w górę, ale z drugiej strony, po co mu jest to potrzebne? Ma ile tych Battlecruiserów aktualnie? 3, 3 Battlecruisery kontra 1, chciałem zauważyć, się 5 Stalków i jeden Archon. No, żeby to przegrać, to trzeba by wysyłać pewnie pojedyncze jednostki do ataku. Pojedyncze batki, ale nie wydaje mi się, chociaż z drugiej strony ja już tyle dziwnych rzeczy tutaj zobaczyłem, że nie jestem pewien co się będzie działo. I... I tak też jest. Dobra, jest podejście, Arkan zabite, więc zostały tylko i wyłącznie stalki. Chciałbym zauważyć, że cały czas jest planetarka, której nie będzie tak łatwo mógł zniszczyć zapewne. A tu jeszcze heliony. Są trzy battlecruisery i kończymy zabawę. I kończymy zabawę, jest GG. Saltminer wygrywa to spotkanie. Ja do końca nie jestem pewny, co właśnie widziałem tutaj, ale to był taki game of thrones Po obu stronach. Protos po prostu złapał jednego wielkiego laga mózgu i... To jest dokładnie... To procesy myślowe Protosa w tej grze... Dobra, proszę Państwa, wielkie dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do oglądania moich materiałów. Musimy wbić jeszcze tylko 20, 200 wideo godzin obejrzanych i dostanę z powrotem partnera i będę zarabiał te 50 zł rocznie. O, na razie wszystkim. Cześć.